Paweł, proszę bardzo, czas dla Ciebie i gości. Dziękuję. Paweł, jesteś też zaproszony, żeby zostać, jeżeli tylko będziesz miał taką ochotę. Ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że możemy w pewnym sensie puentować te debata jest puentą naszych pojedynczych, indywidualnych spotkań na temat tego, co to w ogóle ta przyszłość niesie, jakiego rodzaju wyzwania ona niesie dla organizacji, zespołów, przywództwa i w ogóle kompetencji. Przepraszam, że na samym końcu, ale nie jest koniec w sensie, że to jest mniej ważne. I ja może zacznę od tego, żeby wywołać John ciebie. John Guziak, partner Human Capital Deloitte. Może i dlaczego akurat John ciebie poprosiłem? Dlatego, że jak rozmawialiśmy, to ty miałeś taką tezę, że w zasadzie mówienie o kompetencjach przyszłości jest trochę passé, bo ta przyszłość jest, jak to się mówi po starowolsku, future is now, nie? Że przyszłość jest teraz. To może zacznijmy od tego, bo to jest dosyć taka kontrowersyjna teza. Powiedz, co masz na myśli. Najpierw bardzo dziękuję za możliwość spotkać z Wami i Paweł, miło mi, żeby dowiedzieć więcej w ogóle ten projekt. Wydaje mi się, że to było wspaniałe w sensie, że rozumiecie po prostu, że jedna z najważniejszych umiejętności na przyszłości to jest dokładnie ten human-centered umiejętności. Ciągle myślimy, że digital to znaczy, że po prostu, że ja znam następny system, następny Apple i tak dalej. Natomiast to znaczy, wydaje mi się, że to jest raczej po prostu my rozumiemy, jak pracujemy lepiej razem. Natomiast to znaczy, jeżeli chodzi o, do czego mówię o tym controversy, to znaczy jest tak, wydaje mi się, że ciągle mówimy w ogóle o przyszłości, jeżeli chodzi o umiejętności. Natomiast ja widzę teraz taki ogromny kryzys, który zaczyna. I to jest dokładnie o to sprawie w ogóle, w jaki sposób my pracujemy teraz. To znaczy jest tak, że po tym pandemii, po 2 lata, po prostu, że już w takim sensie firma podjęła decyzję, że będzie albo pracuje w ogóle w biurze, albo ludzie będą pracuje w ogóle w remote, albo ludzie będą pracuje w ogóle w hybrid. Natomiast to znaczy, że to jest cały czas jak jeden z największych badań, czy w jakimś sensie eksperyment. I wydaje mi się, że teraz jest bardzo ważny moment, że rozumiemy, że są konkretne umiejętności, które liderzy mogą korzystać, żeby były efektywniejsze. Jeżeli na przykład, jeżeli ja pracuję w hybrid, to znaczy są konkretne nowe nazwa, konkretne nowe zasada, konkretny nowy sposób, żeby komunikować, żeby po prostu, żeby implementować ten team day, albo po prostu, żeby rozumieć nawet, jak performance management powinien wyglądać. I organizacja teraz po prostu niestety wydaje mi się, że są troszeczkę tak jak, well, to wszystko wygląda pięknie, albo to działa. Natomiast my widzę przez exit interviews, przez sporo firmą, że to nie działa. Że po prostu, że sytuacja jest taka, że firmy muszą naprawdę rozumieć, w jaki sposób będziemy codify, czy professionalize w takim sensie, po prostu ten nowy model pracy. A konkretny przykład. Czyli to jest jakiś trend, który się wiedzieliśmy, on był obecny, praca zdalna, praca cyfrowe, kanały cyfrowe. Pandemia to przyspieszyła i ta przyszłość, ona nam się tutaj zapukała bardzo do, jak to się mówi, do naszych drzwi, tak? Przykład. Tak, natomiast to znaczy konkretny, znaczy przykład teraz jest po prostu ważny element. Na przykład teraz jest tak, 70% firm w Polsce już podjęły decyzję, że oni są hybrid. So w związku z tym de facto po prostu poszukiwanie ludzi, które rozumie, jak budować zespół hybrid, będzie ważne i tak dalej. Natomiast 30% z tego ludzi, które powiedzieli, że oni pracują w hybrid, powiedzieli, że ten framework, który firma po prostu sugeruje, że to działa, to totalnie nie działa. So w związku z tym, moim zdaniem, to jest istotne, że rozumiemy po prostu, na przykład, i to jest tak jak zawsze mówiliśmy po prostu, że tak jak piłka nożna, nie? Że ten corner kick to jest bardzo ważne. Wiemy przez teraz bardzo dużo badań, ponad 30 tysięcy osób, że najważniejsze po prostu spotkanie w miesiącu powinno być nazwa reflection. To znaczy chodzi o sposób po prostu, żeby ludzi mówić, co to był i jak to będzie. I po prostu takie konkretne elementy
to są rutyny, które są istotne. I to jest ciekawe, jak to wygląda. Natomiast chciałem podkreślić, że problem jest tak, że jeżeli ciągle myślimy o przyszłości, po prostu musimy rozumieć, że jeszcze mamy kryzys. I ten kryzys jest tak, że musimy rozumieć, jakie są zasady, jakie są język, jakie są umiejętności, które są potrzebne. I może mi teraz mamy ponad 30 tysięcy osób, wiemy, jakie są dokładnie po prostu w takim sensie the best practices, nie? So w związku z tym we don't have to experiment. Nie musimy eksperymentować. Nie trzeba eksperymentować. Okay. Czyli w świecie startupów, w świecie innowacji jest takie pojęcie czarnego łabędzia. To jest taki obraz, dla tych, którzy to znają, to nie będzie nowe, ale tak, żebyśmy wszyscy to samo rozumieli, mieli to samo rozumienie. Czarny łabędź jest tą metaforą na to, że jest sobie jezioro i tam pływają te łabędzie białe, pływają, wszystkie myślą, że prawda, tylko na świecie są białe, nagle ląduje czarny i zmienia reguły gry. Nie? No i trochę było tak z pandemią, że my wiedzieliśmy, że gdzieś tam praca hybrydowa, tere, ale gdzieś, nie nagle ten czarny łabędź zlądował i nagle się uruchomiły Teamsy, Zoomy, to wszystko, prawda? I nagle już niektórzy pracownicy mówią, a dlaczego ja w ogóle mam przyjeżdżać do biura, jakby jaką rolę ono pełni, skoro mi się świetnie, nawet lepiej mi się pracuje w domu. Ja miałem taką historię z jednym z klientów, on mi powiedział coś takiego, że z pracą biurową w szczególności, to wcześniej było tak jak z Henrym Fordem, który mówił, że on wyprodukuje każdy samochód, byle czarny. Czyli generalnie pracodawca mówi pracownikowi tak, świetnie, bo my tworzymy elastyczne miejsce pracy pod warunkiem, że poniedziałek, piątek, 9-17, sale konferencyjne i tyle. Nie? Tak przyszła pandemia, się okazało, że nie, że ten samochód może być i żółty, i czarny, i ciężarowy, i sportowy. Nie ma pandemia i pracodawcy przychodzą i mówią, hej, wracamy do czarnego. A pracownicy mówią, no, mamy na to inny pomysł. No, także, no właśnie, to teraz zajrzyjmy w takim razie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz cały czas, jesteśmy tym białymi łamędziami i przewidujemy, co będzie w przyszłości. Tak? Wiemy, że, bo już mamy to doświadczenie za te 2 lata, że czarny łabędź potrafi zlądować. Technologia, sytuacja, coś i nagle pędz, ta przyszłość się bardzo szybko przybliża, tak? To jest wasze doświadczenie jako Deloitte, macie to potwierdzenie na to w badaniach i ten. Natomiast co przewidujemy, jakby, tak? 4-5 lat w przód. Poproszę może ciebie, Kasiu. Kasia, reprezentujesz Uniwersytet Warszawski, czyli tą stronę, z jednej strony naukową, czyli stronę badań, a z drugiej strony instytucję edukacyjną, czyli ten, nazwijmy, formalne. Edukację formalną, prawda? Czyli wy jakby zajmujecie się przygotowywaniem, nazwijmy to, kadr dla gospodarki, a nie tylko gospodarki. No i z tej perspektywy, cóż to są za kompetencje i co więcej, na ile ci, którzy w tym systemie funkcjonują, tak, studenci szeroko rozumiani, na ile oni w ogóle to rozumieją, tym się kierują. Dobrze, dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę w takim zacnym gronie dzisiaj podyskutować. To znaczy tak, no my przygotowujemy kadrę dla różnych obszarów i gospodarki, i dla instytucji publicznych. Jacy są studenci, czyli co to będzie w przyszłości? Ja się absolutnie podpisuję pod tym, o czym mówiliście wcześniej. Paweł mówił, przepraszam, bo mówimy na ty, tak sobie, bo to trochę u nas to jest, mówimy panie, szanowni państwo i tak dalej. Dobrze, więc Paweł mówił o na przykład badaniach D-Labu. Bardzo się cieszę, że zajrzałeś. Są bardzo różne badania mówiące o tym, czym będą kompetencje przyszłości i się absolutnie pod tym podpisuję, co mówicie wy. Czyli po prostu wszystko to, co związane jest z elastycznością, z komunikacją, z kompetencjami takimi i poznawczymi, ale przede wszystkim społecznymi. Ale też pod tym, co powiedziała Jagoda, czyli przygotowujemy, my uczymy, żeby umieli się uczyć, ale żeby umieli się oduczać tego, co będzie dla nich w przyszłości ważne. To znaczy my stawiamy na to, żeby oni umieli krytycznie myśleć, żeby umieli z nami dyskutować, żeby umieli podważać autorytety, żeby umieli się przeciwstawić i właśnie to jest coś, co myślę, na czym później wy będziecie też bazować. A studenci no, są różni, jak wiadomo, natomiast
Rozmawialiśmy z Pawłem wcześniej troszkę na temat tego, czego jacy są studenci w ogóle, jakie mają, jak się sami oceniają, no i okazuje się, że oni z kompetencjami społecznymi mają ok, natomiast bardzo ciężko im jest z, na przykład z odpornością psychiczną i z przedsiębiorczością. Więc no właśnie, bo jeżeli mówimy o kompetencjach przyszłości, to jeszcze raz podreasumując, elastyczność, oduczanie się, umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność podważania autorytetów, dyskutowania z nami, to jest coś takiego, co będzie moim zdaniem i my, ważne i my do tego staramy się przygotowywać, chociaż no, posypuję głowę popiołem, bo rzeczywiście jest też tak, że no, my musimy też sami się do tego przygotowywać. Nasze wewnętrzne szkolenia stawiają przede wszystkim teraz na to, żebyśmy my jako wykładowcy nauczyli się właśnie studentów tego uczyć. No właśnie, tutaj w materiale, który przygotowałaś jako taki wstępny, jeżeli pozwolisz, to będziemy być może będziemy mogli to jakoś troszeczkę szerzej wydystrybuować. Jest taka, to jest powołanie się na taki raport OECD, The Future of Education and Skills Education 2030. I tam jest takie pojęcie kompetencji transformatywnych. Jedną z nich jest kompetencja tworzenia nowej wartości, prawda? Czyli wychodzenie poza status quo, wychodzenie poza schemat, ale w sposób praktyczny, nie tylko intelektualny, koncepcyjny, prawda? Druga kompetencja to kompetencje godzenia napięć i rozwiązywania dylematów, harmonizowania, nie? I kompetencje brania odpowiedzialności. Słuchajcie, to jest język, który jest dosyć daleki tej naszej HR-owej narracji zasadniczo. Ja nie mówię, że w ogóle się tym nie zajmujemy, ale kompetencje tworzenia nowej wartości to jest coś zupełnie nowego. Teraz poproszę Ciebie, Tomek, wyrwę Cię troszeczkę do odpowiedzi, ponieważ Ty posługujesz się takim pojęciem w kontekście w ogóle organizacji przyszłości, kompetencji przyszłości, które się nazywa kontekst. Ja uważam, że witam wszystkich i gratuluję bardzo fajnej dyskusji. I teraz ja uważam, że takie podejście bardzo ogólne, trochę ponadczasowe albo oderwane od czasu, jeśli chodzi o na przykład leadership czy rozwój kompetencji, jest niewystarczające i wymaga właśnie umiejscowienia w pewnym kontekście i umocowania w pewnym otoczeniu i w pewnych realnych ramach. Bo dopiero to pozwala nam zrozumieć, co jest potrzebne, dlaczego jest potrzebne, to pozwala nam zrozumieć, jaki jest cel, purpose, jakie są pewne takie nawigacyjne, krytyczne elementy dookoła nas. I teraz, co ja mam na myśli? No, jest taka koncepcja intelligent leadership, która właśnie odnosi się do tego, że my rozumiemy świat, w którym funkcjonujemy. I to jest krytycznie ważne, tak? Bo żeby dać przykład, w tym momencie jest kilka takich grup czynników, które ludzie w zasadzie na każdym szczeblu organizacji powinni rozumieć. Jeden to jest wpływ technologii, drugi to jest wpływ zmian demograficznych, trzeci to są na przykład zmiany społeczne, jeśli chodzi na przykład o, też powiązane po części z demograficznymi, tak, ale one, zmiana miksu pokoleniowego też przekłada się na nowy sposób działania organizacji. I teraz, kiedy na przykład mówimy o tej demografii, tak, my często, i o technologii, bo one czasami się łączą, to teraz mówimy o modelu pracy, mówimy future of work i pojawiają się takie poglądy, które mówią, technologia jest świetna, bo dzięki technologii to powstanie miliony miejsc pracy. Ale drudzy mówią, nie, no technologia to wszystkim zabierze pracę i wszystkich nas wyrzuci. I teraz gdzie jest prawda, tak? Jeśli by było tak, że technologia tylko i wyłącznie tworzy miejsca pracy, no to po co Japonia by się automatyzowała? To jest społeczeństwo o malejącej populacji, starzejącej się populacji, no po co oni by się mieli automatyzować, gdyby się okazało, że konsekwencją automatyzacji jest pojawienie się następnych 100 milionów nieobsadzonych miejsc pracy. Więc oni się automatyzują po to, żeby rozwiązać jeden z podstawowych problemów demograficznych, który mają. U nas w firmach jest taki problem, że no, wprowadzimy technologię, to nas zwolni. Ale może wprowadzimy technologie takie jak roboty przemysłowe albo jakieś takie samoprogramowalne półroboty, które na przykład pomagają albo zastępują w pracy spawacza,
i to jest potrzebne każdemu przedsiębiorcy, który zajmuje się tego typu rzeczami, bo proszę znaleźć teraz na rynku spawacza. I tego typu technologia jest krytycznie potrzebna i teraz menadżerowie powinni wiedzieć, że tego powinni szukać. Tak? Natomiast co trzeba jako pracownik, co ja muszę wiedzieć? Ja muszę wiedzieć, że mój miks umiejętności musi się zmienić. I to nie chodzi o taki reskilling, że ja tutaj do tej pory byłem pracownikiem na linii, zastąpił mnie robot i zostanę data scientistem, bo to okej, no parę przypadków takich mogę sobie wyobrazić, ale to pewnie nie będzie powszechne. Natomiast odpowiedzialnością pracodawcy, ale jeszcze pracownika przede wszystkim, ale i pracodawcy, żeby mu w tym pomóc, jest takie zrozumienie, jaką on drogą musi się poruszać, jeśli chodzi o zmianę swojego miksu, bo być może on musi właśnie dowiedzieć się, jak wygląda przemysł 4.0, jak się obsługuje te różne maszyny numeryczne, jak się współpracuje z tymi robotami, a na końcu jak się zarządza taką linią produkcyjną. Tak? I wtedy będzie mu z tym łatwiej. Tak? Inny przykład rozumienia kontekstu. No jest branża automotive, ona podlega wielkiej transformacji obecnie. Jeszcze parę lat temu trochę zaprzeczała, no ale ta transformacja odbywa się na trzech poziomach. Na poziomie pojazdu, no i to wszyscy się tym fascynujemy, czy on jest tam shared, connected, electric i tak dalej, autonomous, a dwa na poziomie wytwórczym, tak, na linii produkcyjnej nowoczesnych samochodów, nawet w Polsce pracuje 400 robotów, a jest trzeci obszar, obszar infrastruktury, bo te samochody nie są pojedynczymi urządzeniami, tylko będą jeździły w całej infrastrukturze ładowania, komunikacji, takiej self-aware sensorów. Teraz jeśli pracownicy pracujący w danej branży rozumieją kontekst tych zmian, rozumieją, gdzie to zmierza, to będą w stanie efektywnie budować swoje kompetencje. Bo na przykład inżynierowie zajmujący się silnikami to spalinowymi, no to już pewnie wielkiej przyszłości nie mają. Niekoniecznie muszą się zajmować silnikami elektrycznymi, ale mogą się zajmować właśnie takimi rzeczami jak infrastruktura w miastach, jak nie wiem, aplikacje dla osób podróżujących samochodami, które będą coraz bardziej autonomiczne. No i ty, Tomek, jesteś jakby przedstawicielem tej klasy menedżerów, bo tak nie przedstawiłem Tomka, może niegrzecznie, ale Tomek był przez 20 lat w Intel, czyli to tam 95 czy 7% rynku, prawda? Więc wy jakby przez ostatnie 20 lat rozumiem, że umieszczaliście coraz to nowsze technologie na rynku i jeżeli nie znaleźliście uzasadnienia, kontekstu dla tych technologii, no to one się po prostu nie sprzedawały, prawda? Więc to uwzględnianie kontekstu miało tutaj duży sens, ale też mówisz z takiego poziomu bardzo strategicznego, prawda? No siłą rzeczy, bo tym się zajmujesz. Pracownik przyszłości to jest pracownik, który rozumie, co się wokół niego dzieje. Tak. Tak jak umie, tak? A organizacja przyszłości to jest taka organizacja i pracownik również, która też umie tworzyć ten kontekst, zdefiniować ten kontekst, poddawać go refleksji, tak jak mówiłeś, John, że najważniejsza umiejętność to jest to, żeby mieć czas na refleksję, skąd idziemy, dokąd zmierzamy, prawda? No dobrze. Tu jeden komentarz, jeśli mówimy o organizacji, to jest bardzo ważny element, aby organizacja umiała zostać na pewnym kursie. Ten kurs oczywiście może trzeba będzie często modyfikować, ale może nie aż tak bardzo często, tak? Ale jest potrzebna pewna strategiczna cierpliwość i pewna strategiczna wizja. Bo bardzo często my w tej chwili rozwijamy i nagradzamy takie postawy bardzo częstych zmian, które czasami są chaotyczne. A organizacje jako takie potrzebują pewnej wizji i pewnego zostawania, tak, pewnej konsekwencji i pewnego utrzymywania się na strategicznym kursie, który oczywiście nie może być sztywny, tak, bo jak się świat zmieni, to nie będziemy dalej pędzić w przepaść, ale jednak wymaga się, aby ta organizacja, no właśnie, rozumiejąc ten kontekst, potrafiła się poruszać tam, gdzie powinna, tam, gdzie chce się znaleźć. Dzięki. Komentarz. Tak. Tak, wiesz co, to znaczy jest tak. Jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że 10 lat temu, gdybyśmy dokładnie taką rozmową, było inne słowo, to znaczy, jakie jest to stanowisko, które są potrzebne w przyszłości, nie? W jaki sposób... Zawody przyszłości. W sensie, jak powinniśmy promote, nie? Po prostu ludzi. W ogóle to są słowa, którym nie korzystamy. Żadnego słowa dzisiaj było o sprawie stanowisko. Bo ja pamiętam, jak to było, że my będziemy potrzebować 20 tysięcy ludzi, które będą financial controllers i tak dalej. I moim zdaniem, że to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że idziemy w takiej sytuacji, że po prostu, że nie będzie stanowisko,
po prostu będzie, bo nawet teraz mieliśmy badanie niedawno temu, gdzie 71% ludzi mówili, że moje opis o pracy to nie jest, co ja robię. Nie? So, w związku z tym wydaje mi się, że to jest konieczne, że zaczynamy rozumieć, i to jest od strony Kasia, jeżeli chodzi o w ogóle naukę, że po prostu, że my zaczynamy rozumieć, że po prostu umiejętności będzie coraz ważniejsze. Dam ci konkretny przykład. Po prostu teraz jest system AI w jednej firmie, gdzie po prostu, że ty położysz twoje informacje, jakie są twoje umiejętności, jakie są twoje doświadczenia, na przykład jaki szef ty lubisz, taki mocny, czy raczej taki miękki, po prostu jakie są twoje osobowość, jeżeli chodzi o kulturę albo Myers-Briggs, i po prostu jakie są twoje w takim sensie potential, jakie są twoje w takim sensie marzenia, jeżeli chodzi o pracę. I ten system AI po prostu dostał informację, jest projekt międzynarodowy i boom, ludzi po prostu, które mają dokładnie takie wspólne rozumienie o to, już w takim sensie pracują na projektów. No, jak to jest możliwe? Well, to jest możliwe, bo to ludzie rozumieją ich umiejętności. I wydaje mi się, że my idziemy w takiej sytuacji, jak Tomasz mówił, o VUCA, że to jest tak volatile, że nie mamy konkretnie, będziemy miał projektów raczej niż po prostu praca. W związku z tym te umiejętności są ważne. Moja córka, która ma 14 lat, po prostu, ona mówiła, że ja idę do uniwersytetu. Mówią, super, ale czego będzie uczyć się i jakie będzie twoje umiejętności? I ona zaczyna mówić o kurs, nie? Takie różne zajęć. To nie jest to. To jest po prostu, że ja będę rozumieć, jak delegować, albo po prostu w jaki sposób będzie czytać ogromne sumy informacji bardzo szybko i rozumieć, co to znaczy, i takie rzeczy. Tak. W związku z tym, wydaje mi się, dla HR-ów w tym momencie jest, jak budujemy w takim skills-based organizacja, po prostu, żeby dzięki ten volatility, który Tomasz mówił, i po prostu będzie potrzebne. I to jest dla mnie ważne, bo to znaczy, że jeszcze za temu to było wszystko zjawiska. Tak, ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, ja nigdy tego nie złapałem. Super, John, wiesz, faktycznie rozmawialiśmy o zawodach przyszłości, a teraz w ogóle nie posługujemy się zawodami, tylko mówimy o umiejętnościach, prawda? Mam przed sobą wyniki badania, to jest projekt na Stanfordzie, to też, Kasiu, dziękuję Ci za to, bo i teraz przekażę Ci głos, który mówi o tym, że będą cztery takie rewolucjonujące koncepcje wpływające na edukację. Jeden z nich to jest koncepcja otwartej pętli, czyli generalnie tego, że my ciągle się uczymy. Znaczy, pozostanie nawet tym financial controller, czyli tym kontrolerem finansowym, to nie oznacza, że ja się nauczę i koniec, tylko ja jestem ciągle w procesie, bo ciągle się rzeczy zmieniają. Druga to jest to, że jest taka indywidualne tempo nauki, ale trzecia to jest właśnie to, trzecia stawia w centrum kompetencje interdyscyplinarne, czyli te, które są jakby stałe dla wielu zawodów. No i ten, i też uczenie nastawione na cel. I ty, John, do tego dodajesz jeszcze, że jeżeli cię dobrze zrozumiałem, że ta technologia, że docelowo my nie będziemy wykonywali jednego zawodu, będziemy wykonywali różne role, a tak naprawdę będziemy służyli swoimi kompetencjami w różnych układach. I to chyba ty mi mówiłeś, że gdzieś w badaniach, które prowadzicie, z tych badań wynika, że 40 czy 60% ludzi za chwilę będzie pracowała na B2B, bo nie będzie chciała etatu, bo ten etat będzie ich ograniczał, tak? Czyli mamy tą ekonomię gigerską, jakby, i ona znowu, to nie jest gdzieś za 5 lat, tylko mamy to tu i teraz, tak? Jeden z największych bank, teraz mamy CHR Roundtable, nie? To jest, gdzie po prostu są takie ważne spotkanie, żeby rozmawiać o trendy. I jeden bank mówił, że nawet ani nie myślałem w ogóle o FTE teraz, ani myślałem po prostu o konkretnych projektów i konkretnych ludzi, i ile projektów osoby mogą robić. I już idziemy. W ogóle to nowe prawo, które idzie w ogóle tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o remote. To znaczy, będzie coraz większe ludzi, które będzie korzystać w ogóle ten remote. To znaczy, będzie coraz więcej ludzi, które po prostu będzie patrzeć na pracę jako nie jako ich tożsamość, nie? Po prostu, że ja pracuję w tej firmie. Ale nie coś takiego sztywnego, określonego, tylko coś płynnego, jakiś taki portfel zajęć i w tym wszystkim. Tak, no powiem tak, u nas w firmie połowa naszego składu to są osoby, które nie pracują, znaczy większość to nie pracuje na pełen etat. Ktoś na piątym dzień w tygodniu robi coś tam, a popołudniami coś tam. No. Kasia, coś chciałaś jeszcze dodać od siebie?
To znaczy, ja chciałam podziękować Tomkowi za to określenie, nawet sobie zapisałam strategiczna cierpliwość, bo to jest coś takiego, co często zarzucają uniwersytetom, że jesteśmy ociężali, nie nadążamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musicie wiedzieć, że zawsze funkcjonujemy uniwersytet jest trochę taką instytucją, która funkcjonuje na przecinku dwóch porządków, starego i nowego. Jedni wymagają od nas tego, żebyśmy byli właśnie akademią, dyskutowali, byli refleksyjni i tak dalej. Drudzy natychmiast chcą, żebyśmy przygotowali na potrzeby rynku pracy, tym bardziej, no przecież wiemy wszyscy, że kompetencje mniej więcej co 5 lat się starzeją. John mówił przed chwileczką o tym, że 10 lat temu nie było mowy o, były zawody, teraz mówimy o kompetencjach. A my staramy się po prostu jako uniwersytet porządnie uczyć, przygotowywać do tego wszystkiego, z czego wy później w przyszłości będziecie mogli korzystać, czyli z tej wiedzy i tego, no mówię, przygotowujemy do krytycznego myślenia, do tego, żeby umieli czytać to samo, o czym mówisz John. No twoja córka pewnie oprócz tego pakietu podstawowego, jeżeli chodzi o dobrze wykształconą kobietę, będzie miała też możliwość korzystania z tych mikrokompetencji czy nanokompetencji, czy ci będzie mogła sobie dobrać to, co jej zdaniem będzie ważne. Poza tym na przykład Uniwersytet Warszawski, mamy cały pakiet na przykład przedmiotów ogólnouniwersyteckich i humanistycznych i społecznych, które właśnie wyposażają młodych ludzi w to, co ich zdaniem, z ich perspektywy będzie potrzebne. No, że cierpliwość też jest u was istotna, taka strategiczna wizja, taki spokój, że no hello, jakoś to, no wszyscy tu biegną, a ta akademia jednak mimo wszystko trzyma kurs. Akurat Kasia... Ja mam jedno pytanie, to znaczy jest tak, moim zdaniem to nie jest tak po prostu, że uniwersytet skończy, to nie jest chodzi. Wiem. Moim zdaniem, że niedługo będzie taka sytuacja, nazywa lifelong learning uniwersytet. To znaczy po prostu, że ja jestem na przykład z University of Virginia albo Jagiellonia i po prostu, że ja po prostu mam bilet, po prostu, że mogę ciągle uczyć się, bo ja muszę. I ta koncepcja, że po prostu, że mam 4 lata i potem już skończyłem to wszystko, wydaje mi się, że to już to nie będą. To jest taki moje gut feel. Okay. Czyli formuła może się zmienić, ale istota nie, tak? Czyli przygotowujemy. Oczywiście, tak. Porządnie przygotowujemy młodych ludzi porządnie, tutaj trochę sobie robię uniwersytetowi reklamę, no ale rzeczywiście jest tak, że stawiamy na jakość i to kompetencje poznawcze wciąż jednak będą istotne. Ale przede wszystkim krytyczne myślenie, dyskutowanie, wspieranie się, podważanie autorytetów, to jest coś, na czym wam po prostu zależy. Ale również ten kontekst, tak, bo to jest bardzo ważne. Ja bardzo w wielu przypadkach widzę, gdzie organizacje nie mają umiejętności takiego myślenia crossfunkcjonalnego, crossfunkcyjnego. Wszyscy się chcą specjalizować i iść głębiej w silosy, a problem leży w umiejętności zrozumienia dużego obrazka i połączenia kropek. Ja teraz pracuję z takim dużym program badawczy i piszę taki duży raport o energetyce. I robiłem wywiady z organizacjami. Na przykład jest tak, że z jednej strony są w ekosystemie organizacje, które dla spółek energetycznych robią doskonałe, bardzo dobre, naprawdę porządne narzędzia do predictive maintenance, czyli takich narzędzi do przewidywania, co kiedy się zepsuje, w związku z tym, jak to obsługiwać. Jedną z konsekwencji stosowania takich systemów jest możliwość na przykład 20% zmniejszenia nakładów siły roboczej, żeby utrzymywać infrastrukturę. W drugiej części organizacji są ludzie, którzy mówią, nie możemy robić inteligentnych sieci, ponieważ mamy za mało techników, żeby oni mogli te sieci instalować i programować. No to z jednej strony możecie o 20% w pewnej grupie techników zmniejszyć workload, z drugiej strony macie te potrzeby, zróbcie to. I oni tak na mnie patrzą i mówią, ale to jest gdzieś tam, my robimy projekty, a tamci się zrobią serwisem, to są dwa światy. To nie są dwa światy, to jest jedna organizacja i ktoś, lider, powinien tak zbudować tą organizację, tak ją prowadzić, żeby właśnie te kropki łączyć, tak? I tu ostatnia mała jedno zdanie autoreklamy. Na tych naszych studiach Business AI my mamy
po 1/3 mniej więcej z nastawieniem na prawo, bo dane, bo poufność i tak dalej, polityka, z drugiej strony technologia, z trzeciej strony właśnie biznes, ale od strony zmiany, od strony adaptacji, od strony wdrożenia, od strony transformacji. Tak, bo to się musi poskładać, żeby to działało. Tak, mamy ostatnie 3, 4, 5 minut do końca i taka była nasza teza, takie było nasze zadanie, żeby trochę podrzucać te wątki w powietrze i teraz jest czas na jakąś taką syntezę. Teraz uwaga, nie musimy się zgadzać. Możemy mieć wnioski, które są z sobą sprzeczne. Ważne, żeby były nasze. Paweł, ty do nas dołączyłeś, więc może ja zacznę od ciebie, tak, bo przysłuchiwałeś się z boku, więc będziesz miał najwięcej być może możliwości tego, żeby tak jakoś zacząć ten nasz proces syntezy. Jak ty to widzisz? Z własnego doświadczenia, też tego projektu, który robiłeś i w świetle tej dyskusji. Jakie to są kompetencje? O co w ogóle chodzi z tymi kompetencjami przyszłości? Jak ta przyszłość będzie wyglądała? Jak ty uważasz? Myślę, że tak, Kasia wspomniała o tym continuous learning właściwie, czy też po prostu niekończącej się nauce, oduczaniu albo uczeniu się i myślę, że nasz projekt dokładnie tego dotyczy. Bo my zaprosiliśmy do tego ludzi, którzy na dzień dzisiejszy przykładowo nie zajmują się marketingiem digitalnym, a pracują, nie wiem, w customer service albo w zarządzaniu kontraktami, więc w ogóle nie mają nic wspólnego z tym. Ale dokładnie mają szansę rozwoju kompetencji, które mogą im się przydać niekoniecznie od razu jutro, ale Tomek wspomniałeś o tym kontekście. Ten program daje właśnie ludziom możliwość zrozumienia kontekstu. Kontekstu na zewnątrz, który się dzieje, bo jest wiele tam inspirujących warsztatów czy webinarów, a z drugiej strony mogą przedyskutować, co dzieje się w organizacji, bo z kolei spotykają się z ludźmi, którzy tym się na co dzień zajmują. To buduje współpracę, tą właśnie cross-departamentową. John powiedział o tym aspekcie odejścia od ścieżek kariery. No i to dokładnie jest to, w co my wierzymy. Że nie ma szans, żeby komuś narysować i żeby to menadżer narysował za pracownika, gdzie on będzie za 2, 3, 5 lat, bo ten pracownik może w to w ogóle nie wierzyć i najczęściej dokładnie doświadczenie pokazywało, że nie wierzył i to był stracony czas, w związku z czym trzeba budować plany rozwoju tych kompetencji, które pracownik z jednej strony w nie wierzy i chce, jest zmotywowany, a z drugiej strony mogą się przydać organizacji. I last but not least, myślę, to jest kwestia, jeżeli mówisz o tych kompetencjach, no to dla mnie kwestia odnajdywania się w zmianie, bo ona po prostu będzie nam towarzyszyć wciąż. Myślenia bardziej o tym, co mogę, jaką wartość dodaną mogę dostarczyć organizacji, rozumienie kontekstu, czyli czego potrzebuje klient, w jakiej branży faktycznie pracujemy, jaką ona transformację przechodzi, gdzie ja mam szansę, a gdzie tych szans już nie ma. I budowanie takiego środowiska, gdzie z kolei narzędzia pozwalają na to, żebym mógł się rozwijać, a z drugiej strony, żeby organizacja wiedziała o tym, jakie ja mam kompetencje i mogła połączyć z projektem, z nowym stanowiskiem, z nową inicjatywą. To jest to, co według mnie nas czeka, okay. A my w tym uczestniczymy. Kto chciałby następny, że tak powiem, pokusić się o jakąś taką syntezę? Ja też. No to... Ja mam na środku, na moim ekranie, na środku jest Kasia. Może Kasia, ty w takim razie zacznij. Aha. Kasiu, nie słyszymy cię. Musisz włączyć mikrofon. Tak. Jesteś. Tak. Więc jeśli mówimy o wnioskach, to napisałam sobie tak, bo tak notuję, że naszą, z mojej perspektywy, czyli uczelni, czyli mamy taką misję przede wszystkim, żeby nauczyć myśleć samodzielnie, ale pracować zespołowo. I to myślę, że to jest kropka i więcej chyba nie trzeba. Natomiast jeszcze raz bardzo dziękuję za takie pomysły, to wasze zdanie, jeżeli chodzi o to, czego wy oczekujecie. I na przykład bardzo mnie zainspirowała ta cierpliwość Tomku, jestem wdzięczna niezwykle, bo jakoś tak sam
ze mną to zostanie. Bo no, słuchajcie, no jeśli mam być szczera, to naprawdę wiele rzeczy nas osądzają, że jesteśmy tacy toporni, że tacy słoniowaci, że w ogóle zanim dojdzie do nas różna wiedza z zewnątrz. A tak nie jest. Zajmujemy się bardzo wieloma różnymi rzeczami, ale uczymy rozumieć świat, tak jak zresztą Tomek też sugerowałeś, a do tego kontekstu potrzebna jest wiedza z filozofii, z ekonomii, nie wiem, tak. Z socjologii, z psychologii. No jak się tego nauczyć na kursie? No ja sobie tego nie wyobrażam. Jak podyskutować na tym, jak powiedzieć, jak porozmawiać o tym, czego nie rozumiemy, czy rozumiemy to inaczej. No i John rzeczywiście, ta idea takiego elastycznego uniwersytetu, ale mówię, elastyczność w treści. Nie w treści, elastyczność w formie, ale treść mimo wszystko taka związana z solidnym przygotowaniem do tego, żeby tam młodzi ludzie... Bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Wiesz co, ja akurat nie uprzedzałem Cię o tym, ale my jesteśmy w Coachwise dosyć takim twardym, to się ładnie nazywa, fanem Uniwersytetu Otwartego. Ja nie znam rynku uniwersytetów otwartych tu w Polsce, ale wiem, że no, nie pamiętam cyfr, ale to były jakieś dziesiątki, setki tysięcy godzin zajęć, które ten uniwersytet uruchamia w tych takich krótkich, tam chyba kwartalnych formach, czy tercyjnych formach. Prawda? No i jakby, więc ja bym tak z tą topornością i tak dalej, to bym tutaj może nie przesadzał. Natomiast faktycznie pamiętam taką moją rozmowę. Tak. Natomiast faktycznie no, rozumienie kontekstu jest ważne. Ja pamiętam, kiedy z moim synem rozmawiałem, a przyszedł do mnie i mówi, tata, mam problem, bo tam coś z Kochanowskim. Nie? To była jakaś, się wiem, piąta, szósta klasa. I ja mówię, ty, no dobra, Kochanowski, a to kiedy on się urodził? Nie mam pojęcia, to język polski. Tutaj coś napisał jakiś trener, nie pamiętam czego to dotyczyło, jakąś fraszkę czy trener, nie? Ja mówię, dobra, a masz Wikipedię, co sobie to sprawdź. No i on tam, nie pamiętam, przepraszam, a to był chyba XVI wiek albo przełom XVI, XVII. Ja, to ciekawe, ale to on był, to było przed lutrem czy po lutrze? A on tak, ale to nie historia, a już na pewno nie religia. Po prostu fraszka, o co chodzi w tej fraszce, no powiedz mi. No dobra, sprawdził się, okazało, że po lutrze, ty to był katolikiem czy protestantem, nie? On mówi, nie, z tobą się nie da gadać, to nie? No ale jak zrozumieliśmy kontekst, jakby się okazuje, że on tłumaczył psalmy na polski, no kto tłumaczył psalmy na polski w XVI wieku, no więc jakby... I co? Dokopaliśmy się do tego, że wcale nie był ani protestantem, ani katolikiem. Dlaczego? Dlatego, że to było przed Trydentem. Aha. A przed Trydentem jeszcze nie było podziału Kościoła. No i teraz mówisz o tym, że jest potrzebna pewna wiedza bazowa. No, żeby zrozumieć, co się działo pod Grunwaldem, trzeba wiedzieć, co to jest Grunwald. Kim byli krzyżacy? No bo to nie był Ulrich von Jungingen, czyli Niemcy, tylko zakon. Jak się tego nie rozumie, to się idzie po wierzchu, pojechał, wrócił, zobaczył, te miecze tam stoją do dzisiaj, tak, to wszystko. No więc ja rozumiem, że tutaj mamy taki wątek rozumienia kontekstu, który właśnie, no, eksploruje się dzisiaj już w różnych formach, tak, bo mamy webinaria, podcasty, tak, e-booki, audiobooki, najróżniejsze formy, już nie tylko akademickie, prawda? No i takie wyzwanie, w jaki sposób dzielić, organizować, udostępniać tą wiedzę, która stoi za tobą właśnie na tych pięknych półkach, prawda? Tym, którzy tego potrzebują i jak pomagać zdiagnozować, już Tomku kończę, jak pomagać zdiagnozować, z której półki i coś zdjąć, żeby to było wartościowe. No bo można się dzisiaj uczyć 360, można się uczyć non-stop, tylko pytanie czego, nie? Tomek. No właśnie, bo to zawsze można powiedzieć, ja się ciągle uczę, tak? I znamy takie wypowiedzi. Natomiast to trzeba przede wszystkim wiedzieć, co jest potrzebne do rozumienia świata, bo nie sposób się nauczyć wszystkiego i nie chodzi o tylko i wyłącznie wiedzę encyklopedyczną. Natomiast kontynuując to, co powiedziała Kasia, bo takim moim przesłaniem jest jeszcze jedna rzecz. My bardzo dużo, myśląc o rozwoju kompetencji, myślimy z perspektywy pracownika, bo to ma mu pomagać w pracy. Co już tutaj wybrzmiało, kilka razy, praca jest wykonywana w zespołach, więc my musimy również nauczyć się per zespół i to będzie w tym nowym świecie, to będzie tym trudniejsze, bo te zespoły będą mniej trwałe, częściej zmienne, będą się pojawiały ad hoc, więc właśnie umiejętność budowy kompetencji współpracy, rozumianej jako z jednej strony efektywność zespołu, a z drugiej strony właśnie utrzymywanie zespołów na kursie,
to jest to, co, ten kurs właśnie i w czasie, tak? To jest ta strategiczna cierpliwość, która chciałbym, żeby też wybrzmiało, nie jest wymówką do tego, żeby nie robić nowych rzeczy, tak? Bo to właśnie trzeba robić nowe rzeczy, tylko trzeba wiedzieć, dlaczego je się robi i gdzie się z nimi zmierza. I się tutaj nie zrobić po dwóch tygodniach spin-off i powiedzieć, a mamy nowy pomysł i po trzech tygodniach kolejny, tak? Bo to się czasami zdarza w różnych małych organizacjach. I właśnie myślenie o tym, że ludzi również trzeba uczyć pracować w zespołach. Ja tu tam bardzo krótkie porównanie, bo ja lubię porównania. Jak się myśli o jednostkach specjalnych, tamci żołnierze nie tylko strzelają na strzelnicy cały czas, każdy pojedynczo, ale przede wszystkim ćwiczą swoje zadania jako grupa. I dopiero wtedy działają efektywnie. I teraz zastanówmy się, jak budujemy właśnie nasze organizacje, to jak wyposażyć nasze organizacje w takie kompetencje, i to już nie tylko pojedynczych ludzi, ale i organizacje, tak? Żeby one potrafiły mieć tą cierpliwość strategiczną, zostawać na kursie i być efektywnym jako zespoły, które dowożą rezultaty. Tak, super Tomek. No to jest tak, że kiedyś mój kolega był rekrutowany do McKinsey i on to jest taki był, to taki, on sam o sobie mówił scalak. Jego ilość inteligencji to było pewnie jakieś tam 150 plus, nie? I chemia, wiecie, jakaś kwantowa, coś, jakieś takie rzeczy, które nawet nie umiem wypowiedzieć, nie? I poszedł na assessment center i go nie wzięli, bo i świetnie miał jeden, nie? Znaczy świetnie, ale nie łączysz się. Znaczy w kącie siądziesz, zrobisz swoją robotę, tylko że my wiemy, że projektów nie dowieziemy, to było 20-25 lat temu, my wiemy, że projektów się nie dowozi poprzez to, że się ma genialnych graczy. Trzeba jeszcze mieć graczy, którzy umieją pracować z sobą. I tutaj ja polecam, to już z mojej strony, tak, nie planowałem tego powiedzieć, ale polecam taką pozycję, która się nazywa 11 Rings, 11 pierścieni. To jest książka, którą napisał Phil Jackson. Phil Jackson był trenerem koszykówki, czyli amerykańskiego NBA, i on 11 razy dwa różne zespoły, bo LA Lakers i Chicago Bulls, doprowadził do mistrzostwa. I tam jak się wygrywa mistrzostwo, to John będzie mógł więcej powiedzieć, bo to jego tradycja, to się dostaje takie pierścienie mistrzowskie. Więc na okładce jest 11 tych pierścieni mistrzowskich. I on pisze o tym, w jaki sposób budował zespoły z takich absolutnych, no, niepodważalnych osobowości, tak, typu na przykład Michael Jordan, czy Scottie Pippen, czy jacyś tacy inni, w jaki sposób pomagał budować te połączenia i pracę zespołową. Nie? 11 pierścieni jest przetłumaczona na polski, całkiem dobrze jest przetłumaczona, także polecam. John, over to you. So, chciałem podkreślić, co Tomasz mówił o kilka spraw. To znaczy, jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chodzi o hybrid, jeżeli chodzi o tych ludzi, to znaczy to jest po prostu, to jest najważniejsza rzecz. To znaczy tak koncepcji, żeby ludzie. Tak, tak. To znaczy chodzi o w sensie, że przed tę pandemię, to znaczy po prostu, żeby w takim sensie mówić sobie organizacja i po prostu individuals. Individual development, individual rozwój i tak dalej. I po prostu widzę po prostu w hybrid, ludzi po prostu muszą rozumieć, jak pracuje razem. I nie tylko chodzi o relacje między ja i mój szef, ale jak jest moja relacja w ogóle z moim pracownikiem, który jest obok mnie. I w związku z tym, ta cała koncepcja, jak rozwijemy, jak uczymy się, po prostu naprawdę dużo, dużo zależy od zespołu. A drugą element, jeżeli chodzi o uniwersytet, też jestem profesorem, w ogóle tutaj w Polsce, ale gdzieś indziej, i po prostu była taka sytuacja, że uniwersytet podjął decyzję, że zespół jest ważniejszy niż indywidualny, i w związku z tym oni zmienili system oceny, że po prostu, że 80% oceny zależy od projektów i 20% zależy od twoje indywidualne. Natomiast oni mieli bardzo dużo problemów, bo te studentów nie rozumiali, jak współpracuje razem. I oni prosiło mnie, czy ja mogę stworzyć program, żeby studentów rozumieć, jak buduje po prostu zespół. W związku z tym ciekawe jest tak, że dobrze było, że uniwersytet rozumie, że niestety to nie jest takie umiejętności, które ludzie tylko uczą się przez doświadczenia. Może mogą uczyć się tego przez badania, przez różne umiejętności. I moim zdaniem, że ten zespół jest najważniejszy. I jeżeli chodzi o ten human dimensions, jeżeli chodzi o jakie są różnice między my i technologia, naprawdę najważniejszy element jest, jak pracujemy razem. Po prostu, bo zawsze możemy stworzyć coś zupełnie nowe i lepiej razem. Nie sam,
ale razem. W związku z tym jak najbardziej. To jest w ogóle ciekawe, no bo faktycznie, jeżeli mamy dzisiaj tak szeroko dostępny zakres takich indywidualnych programów rozwojowych, mamy Mind Valley, mamy Pluralsight, mamy Coursera, jakby i każdy, jeżeli chce się indywidualnie nauczyć, prawda, dostęp do wiedzy na YouTubie, na podcastach i tak dalej, ta wiedza jest, nie? Natomiast faktycznie takich przestrzeni, żeby się uczyć od siebie nawzajem, uczyć się współpracować, dochodzić do konsensusu, tutaj ta piękna ta umiejętność jest, Kasiu, którą przygotowałaś, wydłubałaś to, gdzie to było, przepraszam, to się nazywało, no właśnie, gdzie to było, chyba zniknęło mi, dobra. No nie wiem, poczekaj, umiejętność wytworzenia wartości nowych, tak? Tworzenie wartości i właśnie kompetencje godzenia napięć i rozwiązywanie dylematów, nie? Bo to jest społeczna kompetencja, taka facylitacyjna, prawda? Wewnętrzne napięcie też można sobie umieć. No, no więc właśnie, więc i to już, i tego się na YouTubie nie zrobi. I tego się w audiobooku nie zrobi. Można, tak jak powiedziałeś, że coś zrozumieć, coś przetworzyć, prawda? Wejść na jakiś inny poziom świadomości, ale nie wytrenuje się tego po prostu siedząc jeden na jeden z ekranem komputera. I może to faktycznie, może to właśnie to jest ta przyczyna, dla której tak akcentujemy ten społeczny wymiar, nie? Tak, no bo tak. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że ważny element jest, tak jak Tomasz mówił, że jeden z widzę przez nasze najbardziej efektywne firmy, które działają na rynku, oni mają talent marketplace. To znaczy chodzi w sensie, że po prostu, że ludzi ma możliwość, znaczy war on talent jest tak silny, że lepiej, żeby zatrzymać kogoś, który mogą pracować gdzieś indziej, niż po prostu tylko nie działa efektywnie w jednym stanowisku. Nie? I ten talent marketplace ma ogromne zmian, jeżeli chodzi o mentalność ludzi, bo rozumie, że ja mam wolność po prostu szukać pracy wewnętrznej firmy, ale tak jak Tomasz mówił, że ten talent marketplace totalnie zniszczy w ogóle ten silos, bo w takim sensie, że ja mogę dzisiaj pracuję finansowo, następnie mogę pracować w HR, następnie mogę pracować w ogóle w marketing. I moim zdaniem, że to będzie najciekawsze dla ludzi w przyszłości, nie tylko żeby ja dostał stanowisko, ale ja mam możliwość rozwijać twoja organizacja. Tylko jest ważne, wrócimy do roli HR, że po prostu, że buduje w ogóle ten talent marketplace, po prostu są konkretne zasady, które są bardzo efektywne i ważne. Natomiast wydaje mi się, że my uczymy się lepiej razem niż sami. W związku z tym po prostu, że ja mogę mieć dwa lata w jednej części firmy, dwa lata w innej części firmy, ja będę efektywniejszy dla firmy, bo ja rozumiem więcej, ale też ja będę też czuł się, że jestem w takim sensie więcej efektywny i mam więcej umiejętności niż gdyby ja bym tylko w jedną silo. Tak. Dobrze. To jedno słowo może z mojej strony. Dobrze, Paweł, proszę. To mnie bardzo zainspirowało, co powiedzieliście o tej pracy zespołowej, a bardziej chciałem nawet wspomnieć o tej kwestii wpływu. Pawle, zespołowej i projektowej, nie? Tej takiej, nazwijmy to, ligerskiej. 3-6-9 miesięcy, tu rola taka, tu rola taka. Dla mnie to jest jakaś tam permutacja, czy zarządzanie w ramach zespołu strukturyzowanego, czy projektowego. No, nadal rozmawiamy o bardzo podobnych umiejętnościach, a tą główną umiejętnością jest wywieranie wpływu. Dlatego my żeśmy tak bardzo uwierzyli, dla mnie cudownym konceptem jest inteligencja emocjonalna, bo ona właśnie pokazuje to, w jaki sposób, w sposób dojrzały, w sposób wartościowy, świadomy, budujący, tworzyć tą relację. To szczególnie w młodszym pokoleniu jest, wydaje mi się, wyzwanie, bo oni się chyba tego obawiają w jakimś sensie, dlatego gdzieś tam się chyba chowają w tych elektronicznych narzędziach, gdzieś za fasadą. Więc to budowanie wartości wspólnie, przekonywanie innych do swojego zdania jest dużo ważniejsze i u nas w organizacji widać to, jak ludzie odpadają, czy z organizacji, czy odpadają w trakcie rekrutacji, dlatego że właśnie pomimo tego, że mają świetne kompetencje techniczne, merytoryczne, nie potrafią przekonać innych do swojego pomysłu, nie potrafią wciągnąć i zaangażować innych do tego, aby realizować wspólnie jakąś inicjatywę. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście to jest obszar, który będzie pewnie kolejnym takim elementem. Praca w zespole, rozumienie siebie nawzajem,
na bazie rzeczywiście czegoś, co opisane zostało w inteligencji emocjonalnej. Wspaniale. Kasia, spodziewam się, że chcesz się odwołać do badań, które wysłałaś mi. To ja to poproszę bardzo króciutko, bo będziemy musieli powolutku kończyć, dobrze? Dobrze, to ja tylko się odwołam do tego, co Paweł mówiłeś przed chwileczką, bo inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, czyli takie miejsce, gdzie studenci doświadczają różnych rzeczy właśnie takich związanych z przedsiębiorczością, z budowaniem zespołów, konstruowaniem startupów i tak dalej, zrobił badania, które mówią właśnie dokładnie to, o czym powiedziałeś, czyli że to nowe pokolenie, my nazywamy je trochę tak, wiecie, dziennikarsko pokoleniem płatków śniegu, to są ludzie, którzy boją się i oni sami się tak oceniają, że boją się brania odpowiedzialności i że ta niska odporność psychiczna, ale przede wszystkim brak takiego, brak sprawstwa, tak? Czyli oni w ogóle najchętniej by to komuś oddali, tak? Że to jest coś takiego, co rzeczywiście jest kłopotem i może być kłopotem, czyli że większość młodych ludzi, znaczy wśród tych deklaracji dotyczących samooceny, to najniżej sytuują właśnie umiejętność przedsiębiorczości i brania odpowiedzialności. To ja zacytuję, Kasiu. To jest tak. Studenci, po pierwsze, uwaga teraz, tak, cenią sobie wysokiej jakości edukację. 96%. To praktycznie wszyscy, nie? 96% to już jest tam, cenią sobie wysokiej jakości edukacji. Po drugie, są niepewni, pełni obaw. 90% obawia się niestabilności ekonomicznej, a 86% tego, jakim świat się stanie. Nie wiadomo, dokąd idziemy. Kontekst, Tomku, rozumienie trendów, tak? No tam jest odpowiedzialność konsumencka. Nie boją się ciężkiej pracy, uogólniając, ponad 50% się nie boi ciężkiej pracy, ale boją się liderowania, brania odpowiedzialności za siebie, za innych, za lokalność, za świat, w tym, ponieważ przywództwo wiąże się ze stresem. A stres to jest takie coś, co nie wiadomo, co z nim robić, czyli emocjonalna inteligencja. Słuchajcie, ja was bardzo dziękuję. Szalenie ciekawa ta debata. Będziemy starali się to jakoś podsumować i syntezować. Prześlemy wnioski wam najpierw do wglądu, a potem będziemy to jakoś szerzej propagować. Na początku stycznia, przepraszam, pod koniec stycznia, albo 23, albo 27, będziemy organizowali takie coś, co się nazywa Human Leadership Trends 2023. To jest taka robocza nazwa w tej chwili. Więc być może tam zaprezentujemy te wyniki. Ja chciałem tylko powiedzieć, że akurat w polskim HR-ze, słuchajcie, zrobiło się coś takiego, akurat sami to robimy, więc to też każdy ma swój czas na reklamę, tylko ty się nie reklamowałeś, John, jeszcze, ale czas przyjdzie, bo wymyśliliśmy coś takiego, co się nazywa grupowy mentoring dla HR-owców. W takich grupach 4 mentee, 1 mentor. I tam się po prostu odbywa dokonywanie, dochodzenie do konsensusu, dzielenie się i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj właśnie zamknęliśmy 6. edycję, chyba 7 grup się złożyło i w sumie to jest już ponad 200 HR-owców na to doświadczenie, takie, wiecie, wspólnego dzielenia się wiedzą, ale też pod nadzorem, to źle powiedziane, w jakiś sposób facylitowane przez mentora. Bardzo dziękujemy Jolu, że jesteś z nami, ja ją widzę tutaj, ja Jolę widzę na liście uczestników. Nie poddam. Zorganizujemy specjalnie spotkanie poświęcone przywódcy przyszłości. Ja tylko powiem tytułem wstępu, że BGK jest taką instytucją, która jest bankiem inwestycyjnym, nazwijmy to narodu polskiego, czy rządu polskiego, no i uczestniczy w takich bardzo strategicznych wątkach typu na przykład polityka 3K, czyli 3W, czyli węgiel, wodór, woda, czyli gospodarka zasobami na poziomie strategicznym, ale też Międzymorza i tak dalej, i tak dalej. No i to powoduje, że BGK jako instytucja no, nie jest typowym bankiem jakby, tak? Uczestniczy w takim bardzo strategicznej rozgrywce przez ostatnie lata. Mówię rozgrywce nie w sensie jakimś takim zabawowym, tylko poważnym rozwagą. I tam powstał program Przywództwo Przyszłości, który nomen omen też wspieramy, czy współuczestniczymy. I ten program przywództwa przyszłości postawił taką tezę, że przywództwo przyszłości to jest przywództwo zrównoważone, sustainability, tak?
jest nas 8 miliardów, za 100 lat będzie nas 11 miliardów, w związku z tym te zasoby się tutaj nie pomnożą, więc trzeba po prostu do tego zarządzania i do tego swojego wpływu podchodzić odpowiedzialnie, w związku z tym przewodzić również. I to był taki wątek, kanwa, na której Jola miała mieć swoje wystąpienie. Zorganizujemy osobne spotkanie, także zostańcie z nami. Ja oddaję głos do studia, do obu Aś, Aś Blond i Aś Brunet. Bardzo Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję i gdybym ja miał jeszcze się z Wami nie słyszeć, to życzę Wam dobrych świąt rodzinnych, zimowych, mam nadzieję, że gdzieś tam z jakimś kawałkiem śniegu. Dla tych, którzy wierzą, że Pan Jezus jest Synem Bożym, to dla tych również, że się tam narodził, a nie każdemu, że tak powiem, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Na chwilę jeszcze poprosimy Tomka Klegowskiego, dobrze, żeby został. Tomku, bo chciałbym dołączyć slajd ten, który od Ciebie otrzymałyśmy, tylko potrzebujemy też wyjaśnienia, a to jest ilustracja tego, jak wygląda struktura kompetencji dla transformacji cyfrowej. Tak, więc jeśli mówimy o wpływie technologii, tak, samym wpływie technologii, bo tych trendów może być więcej, natomiast ja, ponieważ pochodzę z tego świata technologicznego, to tymi tematami się zajmuję i stworzyliśmy taki model, w którym pokazujemy, jak właśnie należy myśleć o rozwoju kompetencji z perspektywy transformacji cyfrowej, łącząc kompetencje, które są właściwe dla danego sektora, z kompetencjami, które są i pochodzą ze strony tych zespołów cyfrowych. Tak. I to jest oparte z jednej strony o pracę takiej dużej organizacji brytyjskiej Skills for Information Age, Skills Framework for the Information Age Foundation, ale z drugiej strony to są również wyniki moich przemyśleń i pracy zespołów w ramach Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji IT. I tak jak widzicie, to mniej więcej pokazane są takie dwa silosy, w których już trzeba rozwijać kompetencje, tak? Bo zazwyczaj to tylko to jasno-niebieskie jest jakoś tam przygotowane, a trzeba właśnie rozwinąć te kompetencje związane z tym, co w danej branży się zmienia z powodów technologii. Trzeba do tego dobudować kontekst technologiczny, tak aby rozumieć, co technologia czyni możliwym. I tu nie chodzi o to, żeby rozumieć, jak ona działa, tak? Jakie tam są narzędzia, programy, to jest nieważne, ale co dzięki temu jest możliwe. Tak? Jak mówiłem o tym predictive maintenance, no to właśnie, że dzięki temu to my możemy przesunąć sobie część zasobów pracy w inne miejsca, gdzie bardziej ich potrzebujemy. Teraz ludzie, którzy pracują w zespołach cyfrowych, oni z reguły nie rozumieją kontekstu branży, dla której pracują. I teraz jak mówimy na przykład o branży finansowej, są tam regulacje, jak mówimy o rzeczach związanych z danymi, bardzo dużo elementów prawnych, jak mówimy o kwestiach medycznych, tak, no to całe podstawy funkcjonowania i branży medycznej, tak, i pewnych rozwiązań w tym obszarze. I teraz, żeby to wszystko scalić, są potrzebne dwie grupy kompetencji, o których tutaj bardzo dużo mówiliśmy. Czyli kompetencje współpracy, żeby te zespoły miały razem pracować, no i oczywiście osadzone na tym fundamencie nauki ustawicznej, no bo to się wszystko cały czas zmienia i cały czas trzeba to update'ować i uaktualniać. Bardzo dziękujemy. Zatem nauka ustawiczna, kompetencje współpracy, kontekst technologiczny, kontekst branżowy. Dzięki Tomku. I teraz zobaczymy, kto wygrał sesję mentoringową z Tobą. Tak, my tutaj sprawdzamy, bo jesteśmy w kontakcie z naszymi koleżankami i tak sobie pomyślałyśmy, ponieważ było dużo bardzo ciekawych odpowiedzi, że chciałybyśmy nagrodzić dwie osoby. Pierwsza to jest pani Anna Szlawska-Witczak, także gratulujemy bardzo serdecznie i wiem, że mamy kontakt tutaj przez ankietę do pani, także też się skontaktujemy. A druga nagroda to Marta Bakalarska i też bardzo duże gratulacje i też Marta, się z Tobą skontaktujemy mailowo albo telefonicznie. A te wypowiedzi, które wygrały, dołączymy też w podsumowaniu do forum, które wyślemy jutro. Tak, będzie to wszystko w prezentacji. I co, już kończąc. Tomku, to dziękujemy Ci bardzo. Dzięki, Tomek. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.